Dzień dobry Państwu, Janusz Tomczak z tej strony. Zapraszam na webinar Skyway Szansa Życiowa i Biznesowa. Skyway Capital, Twoja droga do wolności finansowej. Nazywam się Janusz Tomczak. W nomenklaturze firmy osiągnąłem pozycję mastera. Należę do polskiej grupy Team.pl Skyway Polska, również jestem jednym z 8 ambasadorów Polski, którzy reprezentują Skyway na arenie międzynarodowej, lokalnej i krajowej. Ale zaczniemy od początku, proszę Państwa. Co to ten Skyway? Skyway to technologia transportu strunowego, która swą innowacyjnością rewolucjonizuje transport, ochrania środowisko naturalne i swym zasięgiem ogarnie cały świat. Skyway to nie tylko kolej strunowa, to również miasta linearne, samochody elektryczne. W tej chwili doszła nam jeszcze produkcja humusu, ale o tym powiem Państwu w dalszej części. Informacją kluczową jest to, że wszyscy obecni inwestorzy, którzy będą w projekcie globalnym, czyli tym 1.15, w którym jesteśmy obecnie, będą mieli możliwość odbioru dywidendy z wypracowanego zysku firmy w globalnym rynku transportowym Skyway. Ale to wszystko oczywiście zależy od Was, drodzy Państwo, czy będziecie uczestnikiem tego programu, czy będziecie tylko pasażerem albo widzem. O Skyway już jest dosyć głośno. Piszą o nas wielkie stacje telewizyjne, portale internetowe, stacje radiowe dosyć głośno o nas mówią. Widzicie tutaj Państwo kilka takich wybranych. CNN to jest o zasięgu globalnym, pozostałe to są stacje takie o zasięgu krajowym. Niemniej w okresie ekofestiwalu, który miał miejsce w sierpniu tego roku, był to czwarty ekofestiwal, odwiedziła również naszą firmę telewizja rosyjska RBK, która przeprowadziła tam taki dosyć duży reportaż, między innymi z kierownictwem CSJCS Trading Technologies, z naszymi inżynierami, właścicielami firmy, gdzie dowiedzieli się o istniejącej już naszej infrastrukturze w ekotechnoparku i o naszych planach, które będziemy realizować w najbliższej przyszłości na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Dubaju. Jak wyżej Państwu przedstawiłem już kilka portali, najlepiej i najgłośniej o nas piszą nasi arabscy partnerzy i oni naprawdę dosyć mocno promują nasz transport strunowy jenickiego na arenie międzynarodowej. Widzicie tu kilka slajdów z wycinków z portali i telewizji z Dubaju i tu jest taki dosyć istotny jeden slajd, na którym jest znaczek RTA, bo to jest znak, który przedstawia transport publiczny Dubaju. O tym za chwilę. Wszystko, proszę Państwa, w Dubaju zaczęło się tak naprawdę 10 maja 2019 roku. Otóż w miejscowości Sharjah, to jest około 70 km od Dubaju, ma miejsce budowa centrum innowacyjnego Skyway w Sharjah. To jest na terenie takiego parku akademickiego, gdzie będą przedstawiane najnowsze technologie, zarówno transportowe, komputerowe, etc. To jest we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. I tam na terenie tego ogromnego parku, bo to jest ponad 400 hektarów, mamy również swoje miejsce, swój kawałek tortu, gdzie będziemy przedstawiali technologię transportu strunowego z naszym ekodomem, który widzicie tutaj też Państwo na zdjęciu. To jest dosyć taka fajna informacja, bo jest to pierwsza budowla drewniana na terenie Dubaju od naprawdę dziesiątek lat, bo ze względu na wysokie temperatury tam budowy są przede wszystkim beton, stal. Niemniej tego 10 maja w obecności Anatolia Junickiego,
który nas przyjął na budowie w obecności 104 ambasadorów Skyway Capital. To są ludzie, którzy są bardzo zaangażowani, zarówno finansowo, jak i w promowanie tego biznesu. Miało miejsce pokazanie tej technologii, że budujemy i robimy już pierwsze projekty tak zwane adresowe. Możecie sobie to Państwo również sprawdzić w takiej aplikacji jak Google Map, gdzie zobaczycie, że my jesteśmy obecni jako Skyway w tym miejscu. Tutaj jest kilka slajdów takich zdjęć porobionych z naszego pobytu. Między innymi na tym dolnym zdjęciu macie grupę naszych ambasadorów Skywaya z panem Junickim. Na drugim zdjęciu macie nas samych tutaj na tle takiego pałąka, bo tam będzie w pierwszej kolejności wybudowany taki odcinek 400 metrów, taki testowy z przystankiem i ten nasz ekotechnodom. Projekt Skyway, proszę Państwa, jak wiele nowych projektów, ma zarówno dużo i zwolenników, jak również i przeciwników. I nie mamy się tutaj co dziwić, że jesteśmy hejtowani, że źle o nas piszą, proszę Państwa, że próbują ten projekt zdeprymować z tego względu, że jesteśmy naprawdę poważnym zagrożeniem do bardzo wpływowych grup biznesowych, konkurencji naszej i z tego względu mamy po prostu, jak to mówią, ciężko na razie, ale to jest tylko w początkowej fazie to wszystko z tego względu, że my jako wizjonerzy, osoby, które uwierzyły w ten projekt, promujemy go, popychamy do przodu i wiemy, że w niedalekiej przyszłości, bo to góra tam kilka lat, będziemy się cieszyć naprawdę z pieniędzy, które tam zarobimy na tym projekcie jako jego inwestorzy i propagatorzy. Na szczycie World Jewel Resort Summit w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Skyway został zaprezentowany na imprezie Dubai Roads and Transporty jako nowy projekt Dubai Skypod. Otrzymał on ogromne wsparcie ze strony przywódców Emiratów Arabskich, potwierdzone wizytą emira Dubaju, premiera i wiceprezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Mohameda bin Rashida Al Mahmouda z jego synem. Macie Państwo na to dowód na następnym slajdzie. Proszę sobie zobaczyć, że jego wysokość z synem siedzą w naszym Skypodzie. Można to również zobaczyć sobie jako taką wycinek informacyjny w telewizji Sky Dubai One. I to zdjęcie jest takie dosyć szczególne, bo ono pokazuje, że my naprawdę mamy potężne wsparcie ze strony władz Emiratów Arabskich i to są ludzie i osoby, którzy są mocno zainteresowani ochroną środowiska i to, żeby te najnowsze technologie znalazły się na ich terenach. Tak jak wcześniej wspominałem Państwu, największe zaangażowanie w tej chwili jest na rynku arabskim i tam jest przeniesiona jak gdyby cała ta nasza energia firmy, z tego względu, że my mamy już podpisane kontrakty na budowę takiego odcinka komercyjnego. To jest 15-kilometrowego odcinka z 21 przystankami w dzielnicy finansowej. No i przedstawiciele sektora transportu Dubaju świadczyli na Światowym Szczycie Rządowym, że w oparciu o rozwiązania Skyway planują otworzyć nowy rodzaj transportu, Dubai Skypod, i będzie to całkiem nowy rodzaj transportu oparty o technologię Skyway. I w Dubaju planuje się już nie jedną trasę, ale 1/4 miasta będzie zautomatyzowana i podpięta pod nasze linie. Wydarzenie to miało miejsce podczas takiego podpisania memorandum przez Zarząd Dróg i Transportu Dubaju RTA, to co Państwu wcześniej mówiłem, że Skypod jako pionier tej naszej technologii strunowej będzie uczestniczył w opracowaniu i dostosowaniu się do takiego projektu w Dubaju, który ma na celu, proszę Państwa, bardzo takie duże
Unowocześnienie transportu publicznego. Ja powiem w skrócie, o co to chodzi. Otóż oni podpisali taki projekt własny, w którym chcą, aby w latach 2025-30 w Dubaju, obojętnie z którego miejsca, tak zwanych rogatek miasta, dotrzeć do centrum miasta w przeciągu 20 minut, niezależnie czy to będzie Skyway, czy to będzie metro, autobusy, taksówki. Chodzi o taki transport publiczny, żeby się bardzo szybko dostać do centrum miasta. Wynika to z tego przede wszystkim, że proszę Państwa, Dubaj należy do takich 28 najbardziej rozwiniętych technologicznie miast na świecie. A wynika to z takiego raportu, który ogłosił Uniwersytet w Glasgow, że Dubaj należy do tych miast i jest liderem na rynku bliskowschodnim. I to znaczy konkretnie w Afryce Północnej. No i teraz, proszę Państwa, decyzja należy do Was. Czy Wy chcecie być częścią tego transportu, czerpać zyski, czy po prostu być pasażerem? W tym roku, 8 i 10 kwietnia, po raz drugi mieliśmy okazję gościć na targach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Future City Show. Są to o tyle takie ważne targi, proszę Państwa, że tam przedstawiane są przenajróżniejsze technologie z całego świata i w ubiegłym roku, gdy byliśmy na tych targach, to zaowocowało to podpisaniem kontraktu na wybudowanie tego naszego ośrodka w Szardzie, o którym mówiłem wcześniej. Natomiast wizyta w tym roku spowodowała to, że mamy podpisany, proszę Państwa, kontrakt na budowę 15-kilometrowego odcinka w centrum Dubaju. I dodatkowo już mamy podpisany kontrakt na budowę takiej kolei szybkościowej Hyperloopa, ale to będzie w roku 2020-2021 na terenie Abu Dhabi, czyli stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Do Skywaya dołączają już kolejne państwa, kontynenty i tak jak widzicie Państwo, podbijamy Afrykę, mamy Nigerię, mamy Kenię. Tam bardzo mocno te dwa projekty promują nasi liderzy, Franciszek Solar i Christian van der Weij z Belgii. I proszę Państwa, oni spowodują to, że my mamy w tej chwili już naprawdę bardzo dużo inwestorów i zbudowane potężne struktury w Skyway Capital na terenie państw afrykańskich. Ja bym chciał tutaj jeszcze nadmienić kilka słów, które powiedział w Szardzie pan Junicki. I to są takie słowa prorocze. Pomyślcie, gdzie byliśmy 4 lata temu, a jesteśmy dzisiaj. Weź mapę, zamknij oczy i połóż palec na dowolnym miejscu na mapie i tam za kilka lat będzie jeździł Skyway. Proszę Państwa, ja byłem w sierpniu na kolejnym ekofestiwalu. To był już czwarty ekofestiwal, mój trzeci, bo na pierwszym nie byłem, bo jeszcze nie byłem inwestorem. Byłem również na konferencji i wtedy było obchodzone 5-lecie Skyway. I muszę Państwu powiedzieć, że to, co powiedział Pan Junicki, to są takie słowa naprawdę prorocze, bo jeszcze niespełna 4 lata temu to na terenie naszego ekotechnoparku, tam gdzie mamy pokazywaną, testowaną naszą technologię, to był jeden wielki plac po poligonie wojskowym takich transporterów opancerzonych. W tej chwili, proszę Państwa, to się zmieniło diametralnie. Mamy już wybudowane 6 linii. Mamy wybudowany przystanek z muzeum, cały teren jest zagospodarowany. W tej chwili również dobudowana została taka część, gdzie są testowane te nasze urządzenia, czyli jakieś tam siłownie. Mamy również taki dział, gdzie jest produkcja humusu, ale o tym za chwilę Państwu powiem. No i teraz, proszę Państwa, możesz zostać współwłaścicielem technologii, której wartość oszacowana jest przez niezależnych ekspertów na ponad 400 miliardów dolarów, albo być jego pasażerem. Ja gorąco zachęcam, jestem z projektem już ponad 3 lata. W tej chwili promujemy ten nasz projekt nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. I
Tak jak, proszę Państwa, każdy projekt, tak również i projekt Skyway'a objęty jest ryzykiem i musicie sobie z tego Państwo dać sprawę. Niemniej te ryzyko już jest coraz mniejsze, bo z tego względu, że my już mamy wybudowane pojazdy, my już mamy wybudowane linie w ekotechnoparku, w tej chwili budujemy już te zewnętrzne nasze linie w Dubaju i w Szardży. I proszę Państwa, to ryzyko już jest naprawdę dużo, dużo mniejsze, jak było jeszcze powiedzmy 3 lata temu. I każda osoba, która dołączy do tego projektu technologii transportowej Skyway, ma szansę na udział w wypracowanych zyskach firmy z generalnego, globalnego rynku tej unikalnej, innowacyjnej technologii. Ale ta możliwość, proszę Państwa, jest jeszcze tylko w okresie 13, 14 i 15 etapu. Dopóki będą sprzedawane tak zwane akcje główne, potem będzie już możliwość inwestowania w akcje lokalne. Dodam tu Państwu taką nową informację, która wypłynęła dosłownie na dniach, że pan Junicki pozyskał bardzo dużego inwestora, proszę Państwa, który wpłacił ponad $1 000 000. To są osoby, które są dodatkowo honorowane przez pana Junickiego. Mają one taki pomnik zrobiony własnej osoby w skali 1:1. Z brązu i one są ustawiane w miejscu, gdzie jest kamień węgielny. To są osoby, które się szczególnie zasłużyły i taka osoba kolejna dołącza do tego grona. Ja ich tam widziałem kilka osób już, jak byłem na tych ekotechnoparkach, ale istotą tej wiadomości jest to, że ten pan jest bardzo wysoką osobą postawioną w ONZ-cie i zafascynowany naszą technologią Skyway. I wyobraźcie sobie Państwo, jakie to będzie miało teraz przełożenie, jak człowiek, który nie dość, że jest za naszą technologią, dodatkowo jest inwestorem, zawiesował takie duże pieniądze, jak nam pomoże w promocji naszego projektu. Także informacja jest fantastyczna i oby jak najwięcej takich. Co nam daje ten Skyway? Dlaczego my jako inwestorzy możemy tutaj zyskać? Otóż proszę Państwa, jeżeli dana firma na rynku rozwiązuje konkretny problem i w związku z tym jest zapotrzebowanie na jej produkt lub usługę, to ona ma jak najbardziej szansę na przetrwanie. Natomiast jeżeli to robi jeszcze w skali globalnej, to ma szansę na przetrwanie, na rozwój, a również na to, że jej inwestorzy, którzy w nią zainwestowali, na zarobienie naprawdę potężnych pieniędzy. A Skyway do takiej firmy należy bez wątpienia, bo rozwiązuje przede wszystkim problemy transportowe i związane z ochroną środowiska. Także jesteśmy w najlepszym miejscu, w najlepszym czasie, proszę Państwa. Kilka informacji technicznych. Ja bym chciał je dzisiaj troszeczkę skrócić, z tego względu, że mam dużo nowości, które mi podała pani Natalia Fujtak przedwczoraj i chciałbym się skupić na tym. Niemniej mamy tutaj porównanie kosztów budowy, widzicie, proszę Państwa. I także Skyway to jest dzisiaj budowa 1 kilometra na poziomie 5-7 milionów dolarów, natomiast pozostała konkurencja, którą tu macie na załączonym slajdzie, jest znacząco wyższa od tego, co oferujemy my na dzień dzisiejszy. Tramwaj, zwykłe drogi to jest ponad 10 milionów, ale już jak zobaczymy technologię kolei magnetycznej czy metra, to są kwoty naprawdę bardzo, bardzo wysokie, bo to ponad 150 milionów dolarów. Również w ilości przewożonych pasażerów, oczywiście jak będzie mieć wybudowaną infrastrukturę, to są przeliczenia i mamy taką możliwość przewozową 365 milionów pasażerów na rok, nawet w porównaniu do jednej sekundy, taką mamy przepustowość, do 14 pasażerów na sekundę. Również w ilości przewożonych pasażerów na godzinę tutaj konkurencja nasza też jest daleko w tyle, bo Skyway może przewieźć nawet 50 tysięcy osób na godzinę. Jeżeli chodzi o prędkość, to tutaj absolutnie bijemy konkurencję na głowę, z tego względu, że nasze pojazdy, zarówno te, które przewożą osoby
czyli pasażerów jeżdżą z prędkością od 150 km, natomiast towarowe już w okolicach 120, a mamy nawet prędkość powyżej, którą będziemy testować niedługo, w niedalekiej przyszłości, gdzieś do 1,5 roku, na terenach Emiratów Arabskich. Nasza kolej ta Unilot 500 km na godzinę. Także lądowo nikt, proszę Państwa, jeszcze takich prędkości nie osiągnął. Tu jest też bardzo ciekawy slajd, bo on pokazuje koszty budowy metra, proszę Państwa, i budowy naszego Skywaya. Zobaczcie, my 5-7 milionów, metro 100 milionów. Ale teraz chciałbym Państwu pokazać jeszcze jeden taki ważny element, mianowicie stopa zwrotu, tak, że metro 40 lat, Skyway 5-7 lat. Czyli to jest bardzo szybka stopa zwrotu. Dlatego jesteśmy bardzo taką dobrą ofertą dla przyszłych inwestorów. Mamy również taki program jak do transportu towarów czy materiałów sypkich, gdzie widzicie Państwo, że w tradycyjnych takich taśmociągach to jest odcinek 5 do 10 km, my możemy mieć 500, natomiast te wagoniki na dole, które są, to są sterowane własnoręcznie, je się programuje, one mogą nawet dowozić towary do 10 000 km, łącznie z programem portowym, gdzie mamy też taki projekt zrobiony portowy, że możemy wychodzić w głąb mórz i oceanów na 5 do, od 15 do 20 km głąb morza i bezpośrednio na przykład z jakiejś tam kopalni rud transportować ten towar bezpośrednio na statki, nie mając potrzeby budowania portów czy takich doków portowych. Wcześniej tam wspominałem na którymś z webinarów, że mamy też taki wstępny projekt podpisany z Boliwią, dosyć ciekawy, gdzie na terenie tego państwa, ale w puszczy tej amazońskiej są potężne złoża rud metalu. Z tym, że oni mają problem, żeby się do nich dostać, to trzeba po prostu wyciąć bardzo poważne ilości tych lasów, żeby się do tego dostać. Niemniej, no, nie, ze względu na ochronę środowiska nie ma na razie takiej możliwości, żeby to realizowali, ale grupa inżynierów z panem Junickim znalazła na to rozwiązanie. My puściliśmy ten transport ponad koronami drzew, bo my mamy stężenie na słupach, łącznie z takim projektem morskim i to są dosyć zaawansowane rozmowy na ten temat. Macie tu Państwo przykłady naszego transportu, podwieszany, nadwieszany, ten szybkościowy do 500 km, miejski do 150 i nasz transport towarowy, widzicie Państwo na tych eskapadach, gdzie górą jedzie sobie transport pasażerski, natomiast na dole bez problemu można to wykorzystać jako transport towarowy. Na tych naszych eskapadach, tych kratownicach, dodatkowo w tych projektach miast linearnych, proszę Państwa, to jest tych zielonych, będzie również możliwość poprowadzenia tam energii elektrycznej, światłowodów i takiej infrastruktury medialnej. Przy okazji można to wykorzystać i to bardzo w znaczący sposób zmniejsza koszty budowy. Całą tą prezentację mam na takim tutaj, widzicie Państwo, linku. Osoby zainteresowane proszę napisać do mnie na priv. Z tego względu, że czat jest wyłączony, bo jest jakiś tutaj problem. Nie mogę sobie z nim dać rady od pewnego czasu. Wstępne szacunki niezależnych ekspertów mają taką opinię, że około 50%. My mamy informację, że nawet 75% potencjalnego rynku światowego usług transportowych może być wykorzystane w technologii Skyway. I teraz widzicie, drodzy Państwo, jaki to jest ogromny rynek, jakie to jest ogromne zapotrzebowanie i rozwiązywanie tych problemów transportowych przy użyciu naszej i wykorzystaniu naszej technologii. I teraz zastanówcie się, czy chcecie być udziałowcami, pasażerami czy widzami przy bardzo minimalnej pierwszej kwocie inwestycji. Technologia Skyway jest opracowana już ponad 30 lat. Niemniej w tej formie, którą na dzień dzisiejszy widzicie Państwo, to jest od roku 2014. To był pierwszy etap.
W tej chwili jesteśmy na etapie 13, trzecim podetapie. Etapów jest 15. 15 etap to już jest wdrożenie technologii na całym świecie, czyli sprzedawanie, zakończone to wszystko certyfikatami, patentami i budowa dróg komercyjnych. Kilka słów o miejscu, gdzie się mieści nasza firma, gdzie to jest, co jest organizowane. No, najważniejszym takim świętem, proszę Państwa, dla Skyway'a, czyli dla nas, dla udziałowców, jest festiwal EcoFest. Jak wcześniej Państwu mówiłem, ja byłem tam już trzykrotnie. W 2017 roku, widzicie tu na zdjęciu mnie w kapeluszu, w 2018 roku tu jestem z tą flagą taką dużą i w 2019, w sierpniu, kilka miesięcy temu, byłem z grupą swoich partnerów na festiwalu i na konferencji. Taką ciekawostką było to w 2018 roku, że wtedy było około 7 tysięcy osób na festiwalu, proszę Państwa, i 10% z tej grupy, czyli tak w granicach 700 osób, miało możliwość przejechania się wtedy unibusami. Ja też miałem taką możliwość, byłem tam z grupą moich partnerów i z moim synem. I mieliśmy taką możliwość przejechania, z której żeśmy skorzystali w tym roku. Różnica była taka w 2019 roku, że na przejazd środkami transportu mieli możliwość wszyscy uczestnicy festiwalu. Byłem również na dwóch konferencjach, proszę Państwa, Skyway Capital w 2018 roku. Tu widzicie to zdjęcie z panem Junickim i z moim kolegą Heniem Skarpacza. Natomiast na dole jest nasza grupa, która była całą grupą, jaką byliśmy w tym roku na konferencji i na, proszę Państwa, na ekofestiwalu. Było nas zaledwie 5 osób, z tego 3 osoby przyjechały ze mną. Przyleciały, mówiąc szczerze. W 2018 roku byłem z grupą około 20 osób, z grupą polskich liderów Skyway Capital, natomiast w 2019 ze swoimi osobistymi partnerami, moimi z pierwszej i drugiej linii, z panem Mariuszem Jureckim, Krzysztofem Dawidiukiem, Hubertem Małeckim, a także dołączyła do nas pani Irena Krakowiak, ona jest spod Katowic. Wzięliśmy ją, jak to mówią mężczyźni, pod swoje skrzydła, pod opiekę. Mieszkała z nami w jednym hotelu, niemniej ona dojechała pociągiem. My lecieliśmy samolotem w tym roku na festiwal i na konferencję. Konferencja, bardzo ważne wydarzenie, bo to jest organizowana impreza przez nasz zarząd, czyli Skyway Capital konkretnie. Była to dosyć duża impreza w tym roku, taka szczególna, bo to było pięciolecie, było to zrobione w kształcie, w formie takiej gali, proszę Państwa. No i tam już nie opowiada się o technologiach, absolutnie, o takich rzeczach, tylko tam było świętowanie i po prostu i wiara, że nasz projekt potrafi przenieść góry, proszę Państwa. Również byłem na kilku takich konferencjach to organizowanych w Polsce. W Wielicy, widzicie Państwo, w 2017 roku to organizowała nasza dyrektor regionalna, pani Natalia Fujtak, Tomasz Zalewski, Andrzej Pluta, Tomek Żarnecki. Były tam również dwie osoby z zarządu firmy. I w 2018 byliśmy taką grupą polskich liderów, te osoby, które uczyły się na ambasadorów firmy, z naszą koleżanką Justyną Dubel na konferencji Skyway Capital, która się odbywała podczas międzynarodowych targów InnoTrans w Berlinie. To są targi takie, proszę Państwa, branżowe, jeżeli chodzi o transport kolejowy, maszyny budowlane, to jest robione co 2 lata. I tam pierwszy raz zaprezentowaliśmy się z naszym Skywayem w 2016 roku. Pokazywaliśmy tam unibusy nasze, natomiast w 2018 roku był prezentowany nasz numer 1, proszę Państwa, cudo techniki, nasz Unilot, proszę Państwa, ten pojazd, który będzie jeździł z prędkością 500 km na godzinę.
Ja miałem go okazję zobaczyć osobiście na targach, wróci na festiwalu Eko w tym roku w Marina Horce. Mam zrobione kilka zdjęć, byłem w środku. Wierzcie mi Państwo, że to wygląda jak najbardziej luksusowe auto na świecie. Porównywany jest do Bugatti, do Ferrari i takoś też robi wrażenie. W 2018 roku miało miejsce dosyć takie poważne wydarzenie w Skywayu. Mianowicie dyrekcja firmy postanowiła sobie za cel mieć najlepiej wykształconych specjalistów, konstruktorów i inżynierów. Ale tu nie chodzi tylko o ludzi, którzy wykonywali swoją pracę zawodową, ale także tu chodziło o to, żeby te osoby czuły ducha firmy i głębokie przesłanie, że to jest firma, która jest nowoczesna, innowacyjna i przede wszystkim proekologiczna. I był taki moment, że się pewnych ludzi w firmie wymieniło. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że pracują tam osoby naprawdę bardzo zdolne, zaangażowane i czujące ducha firmy. W tej chwili Skyway z biurami projektowymi, a jest ich około 80 na tę chwilę, proszę Państwa, w różnych branżach, różnych specjalności i halami produkcyjnymi, to już ponad 1000 osób zatrudnionych w firmie. Ale ta sytuacja również miała miejsce i dotyczyła osób, które zajmują się reklamą, promowaniem firmy i z tego względu została stworzona taka grupa osób, wyselekcjonowana grupa osób, która podjęła się takiego zadania, że mieliśmy przeprowadzony taki trening 3D coaching and business pod kierownictwem pana Jurija Galaty. To jest taki coach, mentor, specjalista od wizerunku z Estonii, z jego firmą, która organizowany przez jego firmę, który zajmuje się naprawdę szkoleniem takich, proszę Państwa, biznesmenów, ludzi z takich topowych korporacji, no, między innymi Mary Kay, no to jak są tutaj panie, być może są, jak nie, to jest taka firma kosmetyczna, on też tam robi takie cykliczne szkolenia dla tych firm i została ta firma pana Galaty wybrana i zaczął nas szkolić przez 8 miesięcy. Na początku było nas tam chyba 120 osób, ukończyło 104 z 18 krajów, a celem tego było przede wszystkim integracja nas wszystkich, bo my wszyscy, proszę Państwa, dla siebie byliśmy osobami obcymi, bo znaliśmy się tylko poprzez łącze internetowe. Budowanie struktur sprzedaży, pozyskiwanie partnerów i inwestorów biznesowych. Ten trening zakończył się 10 maja 2019 roku w Dubaju i każdy uczestnik, który zakończył to szkolenie, otrzymał dyplom i status ambasadora Skyway Capital z Polski. Trening ukończyło 8 osób. Pani Natalia Fujtak, Tomasz Żarnecki, Tomasz Wajda, Krzysztof Dawidiuk, Grzegorz Hutnik, Mariusz Duczmański i Janusz Tomczak. Widzicie Państwo tutaj dyplom, który otrzymałem. Wszyscy uczestnicy, przepraszam, którzy uczestniczyli w tym szkoleniu, otrzymali takie dyplomy. I tu macie Państwa kilka takich slajdów z naszych szkoleń, gdzie braliśmy czynny udział. Naprawdę grupa polska była niewielka, ale daliśmy się wszystkim poznać jako grupa najbardziej zorganizowana, najbardziej lojalna i grupa, która wyróżniała się przede wszystkim, proszę Państwa, tym, że my nie byliśmy osobami, które miały do czynienia z marketingiem od początku. To są już osoby, które pracują w branży podobnej, to znaczy pracują z marketingiem już od lat, dlatego nam było dużo, dużo łatwiej jak pozostałym naszym kolegom z tych pozostałych krajów, bo oni praktycznie zaczynali od zera. My jesteśmy już, można powiedzieć, w temacie otrzaskani. Teraz
w jaki sposób my jako inwestorzy możemy czerpać zyski z tego projektu. Proszę Państwa, na cały projekt Skyway'a jest wydane 400 miliardów akcji. 280 miliardów jest po stronie firmy, po to, żeby nigdy nie było możliwości przejęcia technologii, wykupując pakiet większościowy, a 120 miliardów mają inwestorzy prywatni, tacy jak my, drodzy Państwo. Jest to informacja kluczowa, którą podkreślał kilka razy pan Junicki na naszych spotkaniach. Dlatego, że on powiedział, że on nie zrobi do druku akcji głównych. Proszę Państwa, miało miejsce kiedyś takie zdarzenie, że pan Zuckerberg, właściciel Facebooka, też wypuścił akcje swojej firmy. Inwestorzy zakupili, ciesząc się już z dosyć pokaźnych zysków. Ale jak się okazało, że jest jeszcze popyt, no to pan Zuckerberg dodrukował, no i ten zysk niestety spadł tym inwestorom, którzy kupili. Natomiast tutaj nie będzie takiej rzeczy, to mamy na piśmie. Pan Junickim to podkreślał kilka razy, że nie ma do druku. I te osoby, które zakupiły akcje albo jeszcze mają szansę zakupić w tym projekcie 1.15, tym globalnym, to będą później miały możliwość dodatkowo uczestniczenia w projektach celowych, adresowych, o których powiem za chwilę. Dobrze. Oczywiście myślę, że nie tylko ja, wiele osób jest wdzięcznych, że może być inwestorem w tak ogromnym przedsięwzięciu, jakim jest Skyway. Że pan Junicki nie zrobił tego z gigantami finansowymi, tylko z takimi zwykłymi ludźmi jak my, proszę Państwa, drobnymi inwestorami. A to tylko z tego względu, że zaczął ten projekt finansować w systemie crowdfundingu od 2013 roku. Pan Junicki kilka razy nam powtarzał na spotkaniach, że on jest inżynierem, konstruktorem, natomiast jeżeli chodzi o finanse, zatrudnił sobie teraz ludzi, którzy są za to odpowiedzialni. Oczywiście on ma nad wszystkim pieczę, on o wszystkim decyduje, niemniej finansami zajmuje się dział finansowy, a pan Junicki oczywiście tego wszystkiego dogląda. Jest to o tyle istotna informacja, bo projekt Skyway już próbował pan Junicki kilka razy zrobić. Jest to siódme jego podejście i kilka razy mu ten projekt upadał ze względu właśnie na finansowanie albo naciski polityczne. Niemniej teraz wszystko naprawdę idzie w bardzo dobrym kierunku. Jesteśmy praktycznie na końcówce projektu. Mówiłem wcześniej Państwu o tym inwestorze, który kupił teraz za $1 000 000 akcji i tych akcji jest już poniżej 1%, także moi drodzy Państwo, jak macie możliwości finansowe, chodzi mi o to, żebyście się tam nie kredytowali na to absolutnie, tylko tyle, ile możecie wydać. Jeżeli macie możliwość jeszcze zakupu, to kupcie, bo to jest przyszłość dla Was i dla Waszych najbliższych. Wiele osób wsparło projekt Skyway'a, niemniej ja bym chciał tu powiedzieć o panu Rodzie Huku. To jest były minister infrastruktury transportu południowej Australii. To jest osoba, która od początku jest z panem Junickim. On kilka razy odwiedza w roku pana Junickiego Technopark, patrzy, jak tam to wszystko się rozwija. I on promuje mocno ten nasz projekt na rynku Australii, Nowej Zelandii i Oceanii. Na terenie ekotechnoparku, w miejscu, gdzie jest przystanek dla dokowania naszych unibusów i unilota, którego też tam testują, na tej kratownicy, na piętrze jest przystanek, natomiast na parterze jest Muzeum Skyway. Jest to bardzo, proszę Państwa, takie reprezentacyjne miejsce, uczęszczane przez praktycznie wszystkich odwiedzających, z tego względu, że tam jest pokazana cała droga, jaką przeszedł pan Junicki z projektem Skyway'a i nie tylko, od tak zwanej deski kreślarskiej po dzień dzisiejszy. I pan Junicki wpadł na taki
fantastyczny pomysł, można powiedzieć, że chciał uhonorować inwestorów, tych pierwszych, tych najstarszych, którzy zainwestowali do 30 kwietnia 2017 roku. Z imienia i nazwiska na takim suficie podwieszanym, na suficie podwieszanym i podświetlonym jest wypisane naprawdę kilkadziesiąt tysięcy nazwisk z całego świata i imion. I ja, proszę Państwa, w 2017 roku, jak było pierwszy raz to pokazywane, to tam nie byłem, bo była tak strasznie długa kolejka, że po prostu mi było szkoda czasu, jak chodziłem po Ekotechnoparku, żeby tam stać. Natomiast w 2018 roku byłem tam z grupą moich partnerów i również z moim synem, z którego zabrałem w ubiegłym roku na Ekofestiwal. I chcę Państwu powiedzieć, że odnalazłem tam swoje imię i nazwisko. Widzicie mnie tutaj zakreślonym w takim czerwonym kółeczku. Również tam jest nazwisko pana Janusza Łytki, którego poznałem w sieci, bo później żeśmy rozmawiali na temat Skyway'a. I wielu moich partnerów, którzy byli inwestorami do tego czasu, również odnalazło tam swoje nazwiska. Jest taka specjalna zakładka, że można wejść i sobie sprawdzić, jeżeli państwo jesteście inwestorami, czy też mieliście ten zaszczyt i honor znaleźć się w tak eksponowanym miejscu. Chciałem jeszcze nadmienić, że byłem tam z synem. Jak on zobaczył tą całą drogę tego pana Junickiego, zobaczył tą technologię, to powiedział takie zdanie, którym ja kończę taką puentę moje spotkania takie miejskie. Tato, to aż dziw, że Amerykanie tego nie wymyślili. A ja mówię, to się ciesz, synek, bo jakby wymyślili, to dzisiaj byś nie był inwestorem. I powiem Państwu, jego reakcja była następująca. Wróciliśmy po festiwalu do domu, to kupił kolejny pakiet. Moi partnerzy, którzy pojechali ze mną w tym roku, ci bezpośredni, również uczynili takie zakupy. Także osoby, które mają jakiekolwiek wątpliwości co do projektu, to nie ma lepszej drogi i prostszej, jak wyjechać na Białoruś, do Marina Horki i zobaczyć to na własne oczy. To jest dosłownie kilkaset kilometrów, proszę Państwa, także nie ma to jakiegoś tam wielkiego problemu. Dzisiaj nawet ten proces wizowy jest dosyć prosty, bo jeżeli ktoś poleci samolotem, to ma wizę na pobyt na 5 dni, więc to jest bardzo wygodna forma. Już nawet powiem Państwu, że Ekotechnopark został wpisany jako atrakcja turystyczna Białorusi. Było wiele zapytań, wiele takich mitów powstało na temat giełdy wewnętrznej, że ona już miała być, że się odbyła, etc. Drodzy Państwo, miało już swoją premierę giełda wewnętrzna, to było na początku 2019 roku. Ona polegała na tym, że grupa najstarszych stażem inwestorów, około 5 tysięcy, mogło wymienić swoje udziały na pieniądze przy ówczesnym dyskoncie, czyli to było dyskonto na poziomie 13 etapu i była część osób, która to zrobiła, ale większość zatrzymała swoje udziały, bo każdy po prostu czeka na moment, kiedy to będzie już nabierało naprawdę takiej dużej wartości finansowej. Następną grupą to była grupa około 50 tysięcy udziałowców, to się zadziało na przełomie wiosny tego roku. I ta grupa osób mogła wymienić swoje udziały na tokeny. Wyglądało to w ten sposób, że za 100 tysięcy udziałów otrzymywało się 2000 tokenów. Niemniej tutaj każdy musiał taką decyzję przemyśleć, skalkulować, czy on chce, czy mu się to opłaca, czy nie. Ja taką decyzję, proszę Państwa, podjąłem. Razem z moją żoną wymieniliśmy, bo mamy dwa oddzielne konta. Mamy po 2000 tokenów, bo tokeny to przyszłość. A wyjaśnię to Państwu na następnym slajdzie. Tokeny odegrają bardzo ważną rolę, ponieważ będą one też współfinansowały projekty adresowe. To jest kolejna forma finansowania w Skyway'u. I w miarę rozwoju tych projektów adresowych po prostu będzie wzrastało ich zapotrzebowanie, a również będzie wzrastała przez to ich wartość.
I tokeny będzie można, proszę Państwa, albo wymienić sobie na pieniądze fiducjalne, czyli mówimy tutaj dolary, euro, jeny, albo reinwestować w projekty adresowe. 1 lipca tego roku weszliśmy na giełdę, proszę Państwa, z tymi tokenami. Te osoby, które wymieniły, mają takie informacje w biurach osobistych, mogą sobie pobrać te tokeny i zarejestrować na swój portfel na giełdzie. Niemniej, żeby tutaj nie było zaraz jakichś takich dziwnych przemyśleń, że już mamy tokeny i zarabiamy miliony. Nie, nie, proszę Państwa, pomału. Tokeny będą zamrożone do lipca 2020 roku, właśnie po to, żeby ustabilizować sytuację, żeby wszyscy inwestorzy, którzy wymienili akcje na tokeny, mieli czas na pełne zweryfikowanie swoich kont i w lipcu przyszłego roku one zostaną uwolnione. Giełda zewnętrzna. Pan Junicki w Szardzie, jak byliśmy w maju tego roku, powiedział nam na spotkaniu, że planowane wejście na giełdę zewnętrzną to jest rok 2021-2022. Ponieważ muszą być spełnione naprawdę poważne kryteria. Przede wszystkim muszą być zakończone wszystkie etapy sprzedaży udziałów RSW i Skyway Capital. Musi być zrobiona pełna certyfikacja pojazdów i wszystkich linii transportowych Skyway i wybudowane i eksploatowane linie komercyjne, bo to da dopiero podstawę do tego, że wartość tych naszych udziałów będzie rosnąć. Na festiwalu w tym roku pan Junicki miał takie sprawozdanie z działalności 5-letniej. Ja gorąco Państwa zapraszam, żebyście sobie to przesłuchali w biurach osobistych, tam to jest informacja, wszystkie wiadomości. I dowiecie się o tym, jaki ma majątek Skyway, czym na dzień dzisiejszy dysponujemy, etc. I pan Junicki powiedział, bo dochodzą do niego takie głosy, to jest jeden z takich elementów, który on powiedział na tej konferencji, że my mamy już certyfikowane kilka pojazdów, ale pojazdy nie tworzą pieniędzy. Pieniądze tworzą, proszę Państwa, linie, po których te pojazdy będą jeździć. A w tej chwili my jeszcze nie mamy żadnej linii wybudowanej komercyjnej, bo to się dopiero zadziewa na dzień dzisiejszy na terenach Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I po to, żebyśmy weszli, jak to mówią, z takim impetem i żebyśmy osiągnęli to minimum, które mamy mieć, bo to mamy mieć zapewnione przez firmę ten jeden dolar. To jest rok 2021-2022. Panu Junickiemu się na giełdę zewnętrzną nie spieszy jeszcze. Dywidendy. Była tu mowa od samego początku, że osoby, które będą uczestniczyć w tym projekcie podstawowym, będą miały możliwość odebrania dywidendy. Oczywiście, proszę Państwa, dywidendy są i dożywotnie i będą wypłacane z zysków wypracowanych netto firmy. Będzie to około 20% zysku netto. No i tutaj macie taki przykład, gdyby to było powiedzmy miliard dolarów. Tak, 20% to jest 200 milionów do podziału na wszystkich inwestorów. W zależności od ilości udziałów, wtedy otrzymamy dywidendę, która będzie wypłacana raz w roku, a taką informacją strategiczną w tym względzie jest to, że te dywidendy są dziedziczone. Ja tu już kilka razy mówiłem, ale jak są osoby nowe, to powiem Wam taki przykład, który nam powiedział Franciszek Solar w Antwerpii na temat dywidendy. Otóż on się poznał w Londynie z takim młodym człowiekiem, który był prawnukiem projektanta, inwestora i budowniczego metra w Londynie. I wyobraźcie sobie Państwo, że ten młody chłopak do dzisiaj za to, co zainwestował jego pradziadek, bo to miało przełom 905 albo 3 roku ubiegłego wieku, za tę jego pracę, za te jego środki, które włożył w zakup akcji, to dzisiaj otrzymują za to pieniądze. Więc widzicie, jaka to jest potęga i moc dywidend. A my mamy taką możliwość, że będziemy je odbierać osobiście i możemy to przekazać później i dziedziczyć po nas mogą nasi najbliżsi, czy tam komu przekażemy, tak? A widzicie Państwo, co się robi z naszymi składkami, na przykład w ZUS-ie, że
kończymy żywot i zostają. Te wszystkie informacje możecie sobie poczytać Państwo w memorandum informacyjnym, ale też tam jest taki zapis, że firma, jak wejdzie na giełdę zewnętrzną i zaoferują nam, powiedzmy, osoby trzecie jakąś tam X cenę, to najpierw wyjdzie z propozycją, że ona za tą cenę odkupi. Więc wyobraźcie sobie Państwo, jaką tu ma pewność zarząd firmy, jak te akcje będą rosły z roku na rok wartości, że oni po prostu odkupią nawet w tej cenie takiej komercyjnej od nas. Jeszcze tam jest taki zapis, proszę Państwa, że będziemy mieć poziom 1 dolara i teraz ta dywidenda, jeszcze się cofnę do dywidendy w jednym momencie, będzie wypłacona po zysku firmy, ale my otrzymamy, będziemy mieć możliwość sprzedania swoich akcji tylko wtedy, gdy odbierzemy pierwszą dywidendę. Więc widzicie Państwo, jaki tu się bufor tworzy, że być może, że jak odbierzemy tą pierwszą dywidendę, to się zastanowimy, czy będziemy za takie pieniądze sprzedawać. Dzisiaj cena akcji jest na poziomie 2-4 centów na dolara, więc widzicie Państwo, jaka tu jest możliwość zarobienia, jaki tu jest przelicznik. Minimalizacja ryzyka. No, tak jak każdy biznes, proszę Państwa, ma ryzyko, tak i również i ten jest objęty ryzykiem. Ja tutaj daję takie swoje spostrzeżenie, że jak ja wchodziłem w 2016 roku, to ryzyko było dużo, dużo większe do tego, co jest na dzień dzisiejszy, ale proszę Państwa, Skyway to się kocha, albo się ten projekt kocha, albo nie, albo go widzisz, albo go nie widzisz. Ja go pokochałem, całym sercem promuję go, pracuję z nim, jeżdżę na, widzicie, drodzy Państwo, na festiwale, pokończyłem kursy, te, które organizował Skyway, dlatego, że Skyway to jest potęga i to jest, uważam, jeden z największych projektów biznesowych, jaki jest w tej chwili na świecie. A on się nie kończy z dniem zakończenia 15 etapu, bo my dopiero budujemy fundament, drodzy Państwo. Z tego względu, że jako inwestorzy będziemy mieli możliwość 20% odebrania dywidendy, ale również uczestnictwa w projektach adresowych. I teraz sobie wyobraźcie taką sytuację, że przykładowo wchodzą projekty adresowe, i mamy do wybudowania, powiedzmy, linię w Warszawie całą. Taka Warszawa to jest projekt za, powiedzmy, tam miliard dolarów, tak dla przykładu. I ten projekt kupuje od pana Junickiego na przykład Enea albo Energa. Taki inwestor, który ma dużo pieniędzy. I może je inwestować dla powiększania swoich zysków. I jeżeli będzie w stanie wybudować za te pieniądze sam, to on to zrobi, bo w przeciągu 5-7 lat mu się ta inwestycja zwróci. Natomiast jeżeli będzie chciał kogoś do tego tortu dopuścić i kupi dla przykładu te akcje po 2 euro, to on nie sprzeda nam po 2 euro, tylko przykładowo sprzeda nam po 8, bo my kupując po 8 to i tak zarobimy potężne pieniądze, bo to jest 100 lat eksploatacji tych linii. A teraz my jako udziałowcy mamy również możliwość zakupienia takiego projektu w tej samej cenie, co kupuje na przykład ta Enea. Po 2 euro i na szybko w przeciągu 2 lat sprzedajemy sobie po 6, 8, 15, w zależności jaka będzie koniunktura. Także jest to potężny projekt i my z grupą naszych liderów i ambasadorów Skyway razem z naszą dyrektor regionalną Natalią Fujtek naprawdę mocno promujemy i pracujemy z tym projektem, do czego gorąco Państwa zachęcam. Takie podsumowanie, to dzięki inwestorom z całego świata, a w dużej mierze grupie Skyway Capital jesteśmy na takim rozwoju etapie firmy, na jakim jesteśmy dzisiaj. I to jest podsumowanie nie moje, tylko pana Junickiego. Pan Junicki na jednej z konferencji nam powiedział, że to dzięki Skyway Capital wyszliśmy na rynki zewnętrzne, wyszliśmy na rynki światowe i to daje nam perspektywy do inwestowania na całym świecie.
ale też przede wszystkim to, że my jesteśmy w finansowaniu takim jak crowdfunding. Crowdfunding, proszę Państwa, to jest finansowanie projektu do przodu własnymi środkami. Jest to niezmiernie istotne, bo firma nie ma na dzień dzisiejszy dolara długu. My mamy pieniądze na to, żeby tworzyć i się rozwijać. A jak masz finansowanie, to masz niezależność, a to jest rzecz nadrzędna, bo jest wielu takich, którzy dzisiaj na Skyway patrzą takim już okiem, gdzie chętnie by tą technologię odkupili i przejęli. Pan Juniński sam nam to powiedział na Ekotechnoparku w Białorusi w tym roku, że jeżeli nie będzie, by nie było finansowania, to za chwilę projekt będzie się robił mały, mały, wejdą Chińczycy, kupią i mamy pozamiatane, jak to mówię. Oni to przejmą. Dlatego ja gorąco zapraszam, dołącz do tej wspaniałej rodziny Skyway Capital, buduj Skyway i chroń planetę. Jesteśmy na 13 etapie, trzecim podetapie. Każdy następny to zmiana dyskonta i zmniejszenie procentowe naszych udziałów, aż do 15 etapu, gdzie wartość 1 dolara będzie 1, jednego udziału będzie równy 1 dolar. Mamy ofertę do inwestowania od 15 dolarów, nawet do kilkuset tysięcy. Jest to nieograniczona ilość pakietów, w zależności od waszego państwa portfela i mamy nawet możliwość kupowania na raty. Bardzo wygodna forma. Wielu moich inwestorów i moich partnerów korzysta z tego, bo to niedużymi kosztami budujemy swój własny portfel akcji. O tym za chwilę, bo dostałem 2 dni temu od naszej dyrektor regionalnej kilka informacji takich na gorąco, które chcę Państwu teraz przekazać. To są nowe możliwości, które wejdą już w miesiącu listopadu. Można dodać do biura osobistego, czyli te nasze back office, tak zwane, kartę innego użytkownika, można ją zarejestrować w celu pobierania, proszę Państwa, możliwości spłaty na raty. To jest jedna rzecz. Będzie możliwość zamówienia karty prepaidowej, takiej przedpłaceniowej, tak, do wypłaty naliczonych bonusów. Osoby, które tutaj są, powiedzmy, nie pierwszy raz, to wiedzą, że my mamy konto podstawowe, bonusowe i akcyjne. I proszę Państwa, na te konta, na które wpływają nam pieniądze z naszych poleceń, od naszych partnerów, będzie możliwość właśnie do takiego konta dokupić sobie taką kartę, zarejestrować i bezpośrednio z konta tego bonusowego na tą kartę wysyłać pieniądze. Będzie to naprawdę bardzo taka prosta i wygodna forma odbierania naszych pieniędzy za naszą pracę bonusową. Dodana funkcja naliczania bonusów za status w ciągu 24 godzin. Proszę Państwa, w Skywayu mamy kilka takich stopni w nomenklaturze, gdzie oprócz tego, że mamy taką funkcję prestiżową, to ona jest jeszcze dodatkowo wynagradzana bonusem takim finansowym. I tak jak ktoś osiągnie, proszę Państwa, na przykład status eksperta, to już jest tam trzeci w kolejności do dojścia do najwyższej funkcji, to otrzymuje bodajże chyba 500 dolarów i to już nie czeka 2 tygodnie, tylko jest z automatu doliczane w ciągu 24 godzin. Pozycja top eksperta daje nam już taką możliwość, że to jest taki bonus, gdzie mamy co miesiąc wypłacane dodatkowo 1500 dolarów. I pozycja Sky Experta to jest nowa pozycja, która powstała przed Ekofestiwalem. W zasadzie na konferencji była podana. Już jedna osoba taki status ma. To jest pozycja, na której dodatkowo zasilane jest konto tej osoby w wysokości 2000 dolarów miesięcznie. Jako taki bonus za zbudowanie potężnych grup sprzedaży. Następna informacja. Aha, jest, proszę Państwa, wielki problem mają nasz zarząd z przelewami bankowymi, dlatego że jeżeli nie ma dobrze opisanego tytułem
przelewu sprawia to wielkie problemy w firmie i jest taki nacisk, żebyście Państwo, jak będziecie sami robili przelew bankowy albo mieli partnerów do wprowadzenia swoich znajomych, żebyście w przypadku przelewów bankowych bardzo wyraźnie napisali tytułem, czego jest ta wpłata. I to jest prośba od zarządu firmy. Było dużo uwag i próśb, jeżeli chodzi o link referalny, który był robiony na telefonach. Chodziło o to, że to bardzo długo trwało i pobierało dużo danych. W tej chwili jest to od nowa zrobione. Prędkość tego będzie trzykrotnie zwiększona, także ten problem będzie już praktycznie poza nami. Do back office'u, czyli do tego naszego biura osobistego, będzie dodana taka funkcja jeszcze, proszę Państwa, pytań i odpowiedzi. Ale proszę nie mylić tego z czatem, bo czat to jest techniczny, natomiast to będą pytania, które będziecie zadawać wy i odpowiedzi na te pytania będą przekazywane do ekspertów od rynków finansowych i inwestycyjnych. Czyli takie osoby będą odpowiadały na Państwa osoby, na Państwa pytania. Niebawem, czyli to też przełom listopada, będzie dołożona aplikacja w wersji na mobilnej, na smartfony. Do rejestracji offline na smartfonach naszych partnerów. Także jeżeli zainteresujemy jakąś osobę, proszę Państwa, tam powiedzmy w czasie naszej rozmowy gdzieś tam na dworcu, w pociągu czy w biurze, możemy ją zarejestrować przez smartfona. Ona z automatu wchodzi do naszej struktury i oczywiście będziecie ją widzieć też w swoim biurze osobistym. I dodatkowo ta funkcja będzie miała możliwość być prowadzona we wszystkich językach, jakie obowiązują na dzień dzisiejszy w back office. I ostatnia informacja, najnowsza. Projekt naszego pojazdu elektrycznego Unimobil rozpoczyna swój proces seryjnej produkcji. Będzie to zespół, który liczy 6 osób pod kierownictwem pana Aleksandra Sienkiewicza, głównego projektanta tej technologii. I proszę Państwa, ta technologia będzie finansowana przez prywatnego inwestora, tak zwanego krupnego inwestora. To jest jakiś tam pan, który wyłożył ogromną ilość pieniędzy na ten projekt. Ale my jako inwestorzy, i tutaj jest nasz języczek uwagi, będziemy mieć również możliwość zainwestowania w część tej technologii. Nie wiem, czy mieliście Państwo okazję widzieć Unimobil. Ja miałem okazję widzieć i nawet nim jeździć w tym roku na Ekofestiwalu. To jest auto elektryczne zrobione dla osób niepełnosprawnych, które powstało w biurach naszych konstrukcyjnych Skyway. Został zrobiony taki egzemplarz w tej chwili, taki pierwszy, gdzie jest pokazywany na różnych tam targach i wystawach i muszę Państwu powiedzieć, że czegoś takiego jeszcze na świecie nie ma, jak zrobili to nasi inżynierowie, bo wszystkie samochody, większość samochodów, które w tej chwili są produkowane seryjnie, to są dostosowywane do osób niepełnosprawnych. Natomiast Unimobil był od początku do końca zrobiony z myślą o tych osobach, że to one użytkują od początku do końca. I czym on się różni od pozostałych? To właśnie tym przede wszystkim i taką tutaj taką ciekawostką techniczną, taką jego ponadczasowością jest to, że wózek, na którym porusza się osoba niepełnosprawna, jest jednocześnie fotelem kierowcy. Wyobrażacie sobie Państwo, że ta osoba nie musi schodzić z tego wózka, jak wsiada, męczyć się, wyciągać jakieś platformy. Nie. On podjeżdża pod ten samochód, z automatu mu się otwiera klapa tylnia i wjeżdża tym wózkiem i dokuje się w takim specjalnym urządzeniu. I ten jego wózek jest jednocześnie fotelem kierowcy. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Zbiera najlepsze opinie wśród tych ludzi na całym świecie i w ogóle wśród osób, które w branży są tej i zajmują się, żeby po prostu tym ludziom ułatwić życie. Ja miałem okazję to widzieć osobiście i tym jeździć na terenie Ekotechnoparku. Zasięg ma ponad tam chyba 100 kilometrów.
Jeździ też z prędkością do 120 km, przyspieszenie ma naprawdę niesamowite. Mówię Państwu, zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Mam zdjęcia, mam filmik, jakbyście byli zainteresowani, jestem gotów to pokazać. Przechodzimy do spraw inwestycyjnych, drodzy Państwo. Mamy pakiety w nowej formie, bo biuro jest odświeżone. I tak zostały one podzielone na oferty specjalne i pakiety dla dzieci, dla naszych Miłosińskich. Widzicie tutaj ten pierwszy. Pierwszy to jest Inotrans, to jest zrobiony pakiet dla tak dynamicznych inwestorów, którzy w danym etapie, wykupują sobie udziały za kwotę $1000 i z każdym następnym zakupem ilość tych udziałów ich wzrasta. Trzeba to robić, powiedzmy, jak 13 etap, trzeci podetap, teraz trwa 3 czy 4 miesiące, to w ciągu tych 3 miesięcy taki zestaw należy wykupić, jeżeli chcemy go skończyć. W 14 etapie będzie znowu inaczej, będzie mniejsza ilość akcji, a cena zostanie ta sama, niemniej też będzie taka możliwość, że ona będzie rosnąca. Szybki start, pakiet gotówkowy, generalnie rzecz biorąc, bo to się kupuje dzień po dniu za $600. Pakiety maluszek student to są już w ratach. Tutaj mają duże zainteresowanie przez rodziców, dziadków po prostu na studia, na przyszłość naszych dzieci. Z tym, że maluszka rejestrujemy na siebie albo na partnera, a do tego trzeba dołączyć, proszę Państwa, akt urodzenia. Pakiety dla dużych inwestorów z dużym portfelem. Życzę Państwu takich inwestorów i również takich zakupów własnych przede wszystkim, bo tu jest naprawdę potężna ilość udziałów z bardzo dobrym dyskontem. I to są pakiety od 25 do 150 tysięcy dolarów. Możecie kupować ich oczywiście nieograniczoną ilość. Ale to są pakiety gotówkowe. Następne pakiety na raty. Też dla inwestorów z grubszym portfelem, widzicie tu Państwo od 5, takim na tym jasnozielonym, to jest od 5 tysięcy do 50 tysięcy dolarów. Tu jest już możliwość w 10 nieoprocentowanych ratach zakupów dokonywać. Ja takich inwestorów znam, którzy robią takie zakupy. No i pakiety takie najbardziej popularne, od 250 do 2000 dolarów i tu przy nich się chwilę chcę zatrzymać. Jak mówiłem Państwu, jest to możliwość zakupienia na raty. Jest to bardzo wygodna forma. Ja z moim partnerem przekazuję taką filozofię, że jak możesz kupić, to kup dwa pakiety. Kup sobie duży i mały. Dla mnie mały to jest 250 i 500, to jest równowartość w dolarach. Absolutnie tu nie chodzi, że 250 to jest jakiś taki pakiet, że kogo stać, tak kupuje. Oczywiście. Ja mówię, jak masz możliwość, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Natomiast drugi pakiet to od 1000 nawet do 50, 100 tysięcy, jak chcesz, to sobie kupisz. I załóżmy, że macie Państwo zakup 250 albo 500 i 2000. Przychodzi rok 2000, tam 21, 22, osiągnęliśmy poziom dolara, zainwestowaliśmy 2500 dolarów w zakup. Tutaj mamy, proszę Państwa, 14 tysięcy udziałów, mnożymy to przez 1, mamy 14 tysięcy dolarów, sprzedajemy ten mały pakiet, odzyskujemy zainwestowany kapitał, płacimy podatek, resztę mamy do własnego wykorzystania na zakupy, co tam sobie kto wymyśli. Ale zostawiamy sobie ten pakiet większy, tutaj ten 72 tysiące dolarów i mamy następne możliwości. Albo czekamy, aż jego wartość wzrośnie, a wzrośnie. Jak również możemy poczekać do momentu, aż kiedy wypłaca nam za niego pierwsze dywidendy, proszę Państwa. I mamy tak. Kapitał nam się wrócił z pierwszego, tego mniejszego pakietu. Tamten trzymamy, jak wzrost będzie bardzo wysoki. I odbieramy sobie kolejnym roku dywidendę. Także tutaj możliwość inwestowania jak najbardziej dla każdego w każdej formie. Również jest taki możliwość otrzymywania pakietów i zakupu z takiego konta bonusowego. To, co wcześniej Państwu mówiłem, że będzie możliwość wypłaty na tą kartę prepaidową.
to mamy tutaj w takim troszeczkę wyższym dyskoncie za naszą pracę, za promowanie, bo to jest przede wszystkim promowanie biznesu, możliwość zakupienia pakietów z konta bonusowego. I tak widzicie, od 250 do 1800 dolarów. Jest jeszcze takie konto gotówkowe. I tutaj macie Państwo taką możliwość kupna od 15 dolarów nawet do 150 tysięcy. W zależności ile chcecie, robicie plusika. To są zakupy gotówkowe. Ale to też jest takie konto istotne, bo gdyby przypadkiem zdarzyło się komuś, że mamy zakup na raty, płacimy ileś tam rat, a sytuacja jakaś nas musiła, coś się stało takiego w życiu, że nie mamy możliwości spłaty tych rat, to nie martwcie się Państwo, pakiet nam zlikwidują, natomiast pieniądze, które wpłaciliśmy do tej pory, trafią na konto akcyjne. I to jest to konto akcyjne, z którego się kupuje. Możecie zakupić sobie później te akcje tutaj w tym koncie inwestycyjnym. Ja miałem taki przypadek u siebie w grupie, że tak się osobom stało, po prostu przez przypadek zapomniały opłacić. No, do 2 tygodni jeszcze to jest tam reflektowane, ale jeżeli minie miesiąc, to już po prostu likwidowany jest pakiet i pieniądze trafiają na konto akcyjne. Nie ma możliwości z konta akcyjnego zakupienia kolejnego pakietu, ale możecie Państwo wykupić sobie tutaj tę za gotówkę. Te osoby wykupiły, no i po prostu dokupiły sobie kolejny pakiet, no przez to mają więcej. Przez swoją nieuwagę, ale z drugiej strony jest to jakaś tam forma oszczędzania. I tak jak widzieliście Państwo, no firma wynagradza za projekt i za promowanie projektu, bo mamy 15% z pierwszej linii. Nie musimy się, nie jest warunkiem to, że będziemy udziałowcami Skyway'a, że musimy kupić pakiet. To nie jest warunek, bo rejestracja jest za darmo. Możemy to zrobić naszą pracą, bo taki jest marketing. Albo się płaci, albo własną pracą się do niego zarabia pieniądze. I teraz jeżeli ja wchodzę do Skyway'a, nie mam w tej chwili przykładowo wolnych środków na zakup pakietu, szukam, promuję, opowiadam o tym projekcie, przekazuję informacje. Jeżeli zainteresuje jakąś osobą, wejdzie z mojego linka polecajnego, proszę Państwa, to otrzymam oto z jego wpłaty 15% i z tych pieniędzy, tak jak widzieliście wcześniej na koncie bonusowym, uzbieram sobie i mogę sobie zakupić pakiet i tak samo jest on, tak samo liczony jak ten, który kupowany jest za gotówkę. Ja dziękuję za uwagę, przekazałem Państwu te nowe informacje, które dostałem od Pani Natalii. W następnym miesiącu podamy jeszcze kolejne informacje takie najnowsze, które wychodzą od zarządu, bo 5 listopada jest spotkanie liderów i członków zarządu, tych liderów regionalnych i członków zarządu, także wejdą nowe uzgodnienia. Szykuje się dosyć taka poważna sprawa na naszym rynku, muszę Państwu powiedzieć, wewnętrznym w Polsce, bo będzie organizowana konferencja, na którą gorąco zapraszam. Konferencja, później będzie również możliwość po konferencji na następnym spotkaniu. Mamy w planach założenie takiej szkoły Skyway, akademii można to nazwać, gdzie będziemy uczyć, jak się ten biznes robi. Będzie to organizowane w centralnej części Polski, żebyśmy mieli wszyscy tam jakiś dogodny dojazd. I mówię to dlatego Państwu, bo żeby zbudować sobie portfel akcji w Skyway'u, to również możemy pracować poprzez promocję tego, a nie musimy tutaj wymyślać koła, bo zostało w miesiącu marcu i lutym tego roku opracowane wszelkie materiały na ten temat w kilkunastu językach, sztampowo. Mamy to robić wszyscy jednakowo, niezależnie czym jesteśmy w Polsce, w Rosji, w Izraelu, czy proszę Państwa w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie materiały są takie same. Także to ma doprowadzić do tego, że mamy zbudować duże struktury, bo my jesteśmy, jak mówiłem Państwu, dopiero na początku drogi.
i doprowadzić do tego, żeby po prostu powstała z tego duplikacja. A duplikacja to będziemy po prostu rośli razem z naszym biznesem. Także ja dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zapraszam do pytań nie na czacie, tylko do mnie osobiście na priv, bo czat nie chodzi. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam. Dziękuję za uwagę. Życzę wszystkim pięknego tygodnia, dużo zdrowia, pomyślnych decyzji. Te osoby, które się jeszcze wahają, zachęcam, bo przed nami świetlana przyszłość. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.